Witam Was w omówieniu aktualizacji 24.10 do gry Fortnite. A więc jestem lekko spóźniony jeden dzień z, z tym omówieniem. Niestety nie byłem w stanie zrobić go wczoraj, ale postanowiłem, że i tak je Wam zrobię. A więc yy, dostaliśmy właśnie wczoraj po długim oczekiwaniu pierwszą aktualizację w sezonie drugim rozdziału 4. I jest to aktualizacja yy, wielkanocna. Poczujcie entuzjazm podczas wybuchu wiosny 2023 w Fortnite. W tym eventie właśnie zaczyna się event, yy, event wielkanocny, który w tym roku jest. Bo jeżeli pamiętacie, w zeszłym roku nie było tego eventu. W zeszłym roku nie było nawet nowych skórek. Były stare skórki, plus jeden styl nowy. A teraz mamy normalny event. <laughs> Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do omówienia tego, co ta aktualizacja wprowadza. Kwiaty wiśni każdego wprawią w kwitnący nastrój. W aktualizacji 24.10 Fortnite Battle Royale robi się coraz cieplej. I niektóre części wyspy zmieniają się wraz ze wzrostem temperatury. Od kwiatów wiśni po wiosenne kurczaki. Sprawdźcie poniżej szczegóły nowości wprowadzonych wraz z wybuchem wiosny. 2023. Łapcie za wyrzutnie jaj dopóki trwa wybuch wiosny. To jest do godziny 6. 11 kwietnia 2023 roku. Czyli e, szybka kalkulacja event potrwa dwa e, tygodnie. No, czyli za dwa tygodnie, yy, prawdopodobnie 11 kwietnia, będzie nowa aktualizacja już. Więc, chodźmy dalej. Pędźcie w podskokach i bierzcie się za zadania Wybuchu Wiosny. Na wyspie rozkwita życie, a wy możecie udekorować swoje szafki bajecznie barwnymi nagrodami, kończąc zadania Wybuchu Wiosny. Pierwsze zadanie Wybuchu Wiosny pojawi się o godzinie 15.29 marca, czyli pojawiło się wczoraj, a kolejne będą dodawane codziennie o tej samej godzinie. Zadania będą dostępne do godziny 6, 11 kwietnia. Czyli zaczynając od wczoraj, od godziny 15, yy, codziennie będzie się pojawiało jedno nowe zadanie i będziecie mieli czas aż właśnie do tego 11 kwietnia, żeby te wszystkie zadania zrobić. Co wykiełkuje, gdy ukończycie zadania wybuchu wiosny? Nagrodą za większość z nich są PD, ale za niektóre otrzymacie specjalny przedmiot w szafce: nagroda za zadanie dnia pierwszego, plecak w rozkwicie, nagroda za zadanie dnia siódmego, graffiti, kruszenie skorupek, nagroda za zadanie dnia dziewiątego, ekran czytywania pełen zestaw, przepraszam, i nagroda za zadanie dnia dwunastego, ikona sztandaru, wybuch wiosny. Czyli za większość zadań dostajecie EXPA ale za te, powiedzmy, cztery konkretne zadania otrzymujecie yy, przedmioty. Czyli za zadanie, yy, te które wyszło wczoraj, dostaliście plecak. Za zadanie z dnia 7 dostaniecie te auto graffiti. Yy, dnia 9 dostaniecie ten ekran ładowania. On jest tutaj pokazany. I za dzień 12 otrzymacie ikonę sztandaru wybuch wiosny. No i tu jest właśnie ten ekran ładowania w całości. Obłóż mnie dodatkami jak delikatesową paróweczkę. <grymne> Wcale to nie brzmi dziwnie. Ale nieważne. Są też inne nagrody. Za ukończenie 12 zadań wybuchu wiosny otrzymacie kwiatanowy młot. Nie, kwiatananowy. Kwiata nowy. tak. Kwiata na nowy młot. A nagrodą za ukończenie 22 zadań jest pastelotnia. Czyli te nagrody otrzymujecie za wykonanie yy, jakby pojedynczego zadania. Tak, zadania z dnia 1, z dnia 7, z dnia 9, z dnia 12. A te dwie nagrody otrzymujecie za wykonanie ogólnie określonej liczby zadań. Tak, za 12 dostajecie kilow, a za 22 yy, lotnie. Co było pierwsze, zielony kurczak czy złote jajo? Na czas trwania wybuchu wiosny na wyspie pojawią się dwa nowe rodzaje kurczaków i trzy nowe rodzaje jaj. Pewnie zauważycie rozgdakane, zielone i fioletowe kurczaki znoszące jaja na całej wyspie. Użyjcie tych niezwykłych jaj, zapewni Wam tymczasowe korzyści. A więc yy, na wyspie poza, yy, poza zwykłymi, Kurczakami. Pojawią się też właśnie Fioletowe i zielone I one będą znosiły jaja I są Trzy rodzaje jaj Pierwsze są lecznicze jaja Czyli to są te, te z, Takie bardziej zielone Ta zielo Te zielone jaja Przywracają powoli zdrowie i osłony Potem mamy Skoki jaja, to są te <grych> Te niebieskie jaja Tymczasowo dają efekt niskiej grawitacji I przywracają zdrowie Czyli tak działały y, stare y, jaja. Te, które mieliśmy właśnie na wyspach z okazji poprzednich eventów y, wielkanocnych. I trzecie jaja, czyli złote jaja. Tych jaj nie można zjeść, ale po ich użyciu otrzymacie sztabki. W odróżnieniu od leczniczych jaj i skoki jaj, złotych jaj nie można dodać do ekwipunku. Czyli te możecie albo. Y, <laughs> Lecznicze jaja i skoki jaja możecie albo natychmiast zjeść, albo podnieść do ekwipunku i na przykład zostawić na później. Złote jaja musicie ożyć od razu, bo po ich użyciu y, wypadają z nich właśnie sztabki. I to nie, nie jest jakaś mała liczba, bo jest to 350 sztabek. Więc jeżeli znajdziecie gdzieś te jaja, to pamiętajcie je otworzyć. Czas na przejajne wybuchy z wyrzutnią jaj. Na czas wybuchu wiosny do gry powraca wyrzutnia jaj. Wyrzutnie jaj znajdziecie na ziemi, w skrzyniach i zrzutach zaopatrzenia, a także kupicie je od niektórych postaci. Wyrzutnie można również otrzymać dzięki nowemu rozszerzeniu rzeczywistości wiosenny wysyp. O, czyli wiadomo, ten. E, przepraszam. E, ta broń, jakby. E jest utożsamiana z Wielkanocą, i ona zawsze na Wielkanoc powraca. Więc w tym roku również powraca. Ale w tym roku ze względu na to, że mamy w rozdziale czwartym y, rozszerzenia rzeczywistości, to poza tym, że znajdziecie ją na ziemi w skrzyniach i w zrzutach zaopatrzenia, chociaż zrzutów zaopatrzenia już nie ma. Prawdopodobnie chodzi o, tu o pojemniki. I Kupicie od niektórych postaci, to dodatkowo jeszcze możecie ją zdobyć za pomocą rozszerzenia rzeczywistości, wiosenny wysyp, które oczywiście jest tylko na okres y, tego eventu, czyli po 11 kwietnia to rozszerzenie zniknie z gry. I to jest tak naprawdę wszystko, co jest związane z e, eventem wielkanocnym. No, są jeszcze nowe skórki, tak. Tutaj widzimy jedną z nich, ale ogólnie to jest wszystko. Reszta to już są zmiany, y, po prostu takie zwyczajne. Więc pozostałe zmiany w aktualizacji 24.10: nowe rozszerzenia rzeczywistości w Fortnite Battle Royale, czyli to na co wszyscy czekaliśmy najbardziej, chyba. Aktualizacja 24.10 wprowadza nowe rozszerzenia rzeczywistości po zeszcie... Poszerzcie swoje możliwości z następującymi rozszerzeniami. Z dogry weszły cztery nowe rozszerzenia. Wojownik na szynach. Będąc na szynach do grindu oraz cyrolkach, regenerujecie zdrowie i częściowo osłonę, o ile nie jesteście na terenie burzy. <laughs> Więc, y, to rozszerzenie działa tak samo, jak działało rozszerzenie y, wojownik buszu z poprzedniego sezonu. Tylko, że na szynach do grindu i tyrolkach. I. Więc, jeżeli lubicie jeździć na tyrolkach, no to możecie sobie to brać. Będziecie mieli właśnie taki bonus właśnie w postaci regeneracji zdrowia i częściowo osłony. Czyli tylko do 50. Dalej, idź na całość. Otrzymujecie strzelbę ładowaną i pistolet krzemieniowy. Ja nie jestem fanem żadnej z tej broni, więc. Yy... Możliwe, że wezmę sobie to, nie wiem, na przykład raz, żeby zobaczyć jak to teraz działa, czy coś tam zmieniali w tym. Ale raczej nie będę tego często brał, bo ja, ja po prostu nie lubię tych broni. Ale jeżeli je lubicie, jeżeli czekaliście na ich, na ich powrót, no to powróciły. Ale w postaci właśnie rozszerzenia do zdobycia. Wodny wojownik. Pływaj, pływacie szybciej, a pływając regenerujecie zdrowie i częściowo osłonę, o ile nie jesteście na terenie burzy. Czyli podobnie tak jak z wojownik na szynach, yy, po prostu leczycie się, ale tym razem, yy, będąc w wodzie, i dodatkowo pływacie szybciej. Więc, też, jest to bardzo yy, fajne. I to, o ile nie jesteście na terenie burzy, zgaduję, że to się tyczy tylko leczenia. Czyli, yy, jakby nadal cały czas pływacie szybciej ale leczycie się tylko, jeżeli nie jesteście w burzy. I czas na grę, czyli otrzymujecie imprezę z pizzą oraz fontannę ofitości. Impreza z pizzą jest to przedmiot, który był w grze w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego. Został <laughs> dodany gdzieś w połowie tego sezonu i, i potem został usunięty. Czyli mieliśmy go tylko przez pół sezonu, no i Teraz robi wielki powrót właśnie w postaci Perka, razem z fontannami ofitości. A więc, yy, no są to fajne dodatki właśnie do yy, systemu rozszerzeń, szczególnie, że no, nie było za bardzo co wybierać w tych rozszerzeniach, więc na pewno jest to jakiś powieść w świeżości. Wraz z wiosną nadchodzą nowe postacie. Specjaliści. Jeśli potrzebujecie odrobiny pomocy podczas walki, możecie wynająć któregoś z ośmiorga specjalistów, którzy właśnie wskoczyli na wyspę. Dostępne są cztery rodzaje specjalistów, a każdy odgrywa inną rolę. W wielkim skrócie, yy, na wyspie jest 8 postaci, które możecie wynająć, tak jak kiedyś mogliście wynająć postacie, tylko te postacie mają specjalne zdolności. Tak by ulepszyli właśnie te postacie, żeby były bardziej użytkowe niż tylko tyle, że w sumie za wami chodzą, czasami tam do czegoś się postrzelają i czasami może wam, wam, nie wiem, was spróbują podnieść. I podzielili ich na cztery, yy, cztery klasy. A więc mamy specjalista zwiadu, który potrafi likwidować wrogów z daleka przy użyciu snajperek, a także namierzać pobliskich wrogów i skrzynię. To jest ten NPC, on tylko, tylko on y, wpada pod tą klasę. No i tak, no, nie ma tu za bardzo nic do wyjaśnienia. Tak po prostu chodzi, jeżeli stara się gdzieś tam wypatrywać tych wrogów z daleka, za pomocą snajperki ich likwidować i dodatkowo oznacza y, wrogów i skrzynie w pobliżu. <laughs> Dalej specjalista od broni ciężkiej. Dzięki wbudowanemu ekwipunkowi specjalizuje się w rzeczach robiących boom. Potrafi również przyjąć więcej obrażeń niż inni specjaliści. I pod tą klasę wpada na przykład misiek. Czyli on ma w swoim ekwipunku dużo rzeczy wybuchowych, więc przygotowuje się na boom. No i jest bardziej wytrzymały od innych, czyli może przyjąć więcej pocisków na siebie. Specjalista od zaopatrzenia. Zrzuca dla was amunicję i materiały Uwaga, nie zrzuca materiałów Fortnite Zero Budowanie I to jest ten On podchodzi pod tą klasę yy, Nie wiem jak to działa No bo jeszcze na grze nie byłem Ale no, jakoś wam daje Amunicję, no i jeżeli jesteście w trybie Z budowaniem, no to materiały I specjalista medyk Wynajęci medycy leczą was Fontannami ofitości Przywracają zdrowie i osłony no po prostu tam chyba co jakiś czas, czy ten, yy, właśnie będą wam rzucać pod nogi fontannę ofitości, żeby was ulepszyć, uleczyć. Yy. I kolejna sprawa związana z yy, postaciami. Nowa odsłona zakładki kolekcji. Bycie duszą towarzystwa właśnie stało się o niebo łatwiejsze. Teraz zakładka kolekcji ma nazwę postacie i pokazuje mapę z lokacjami wszystkich postaci na wyspie, odkrytych i nieodkrytych. Po odkryciu którejś z nich, zobaczycie w zakładce postaci ofera oferowane przez nią usługi wraz z ceną. Sprawdźcie zakładkę, otwierając mapę i przechodząc do sekcji postaci. I taki dopisek, podczas wybuchu wiosny wypatrujcie na wyspie Gdaka, który może mieć jakieś fanty na sprzedaż. Czyli... Yy... Teraz zakładka już nie nazywa się kolekcja, tylko postacie. I są tam pokazane wiadomo wszystkie postacie, ale to co jest bardzo ważne, te postacie jest pokazana ich lokacja na mapie. I tak jak tutaj pisze od tych odkrytych i nieodkrytych. Czyli jeżeli nie udało wam się jeszcze na przykład znaleźć wszystkich postaci, bo nie wiedzieliście gdzie one są, to będziecie mieli znaczek, gdzie taka postać jest. No i jak tam polecicie, no to ją odkryjecie I kiedy ją odkryjecie To dodatkowo w tej Zakładce Będziecie mogli Podejrzeć sobie, co ta postać oferuje I za ile Czyli nie będziecie już musieli Nie wiem, lecieć na przykład na ślepo Zgadywać Ile coś kosztuje, albo co możecie U tej postaci dostać Bo po prostu sobie wejdziecie w zakładkę I to sprawdzicie Jest to, myślę, bardzo fajna zmiana bardzo się z niej cieszę. Bo ułatwia to. Eee, kolejna rzecz, na którą na pewno dużo osób czekało. Style superpoziomów Battle Royale sezonu 2 rozdziału 4. Rozświetlcie przyszłość w wielkim stylu. W sekcji dodatkowych nagród w zakładce karnetu bojowego pojawiły się dodatkowe style do nagród z karnetu bojowego sezonu drugiego rozdziału czwartego dla graczy. Którzy awansują powyżej 100 poziomu. Style superpoziomu w sezonu 2 rozdziału 4 będą dostępne od momentu wprowadzenia aktualizacji 24.10, czyli już możecie je odblokowywać. Style superpoziomu w tym sezonie. Awansujcie powyżej 125 poziomu w sezonie 2 rozdziału 4 i zacznijcie odblokowywać style pęd kinetyczny, neonowy cytrus i mega fala do strojów groma. Imani, Renzo Niszczyciela, Mizuki i Akrobatki. Czyli tutaj macie pokazane te pięć skórek. I yy, są nazwy: pętki kinetyczny, neonowy cytrus i megafala. A więc to jest yy, to i to czyli Grom i Renzo mają na sobie yy, neonowy cytrus. Akrobatka ma pętki kinetyczny czy to jest yy, właśnie niebieski. Zielony jest drugi, no i trzeci wiadomo, taki złoty, czyli mega fala. E, No, jakby jest to wiadomo, w, e, kwestia gustu. Te jakby te style zawsze miały tam jakieś swoje problemy. Największy ich problem był i jest taki, że jakby obo, e, że te style dotyczą jedynie skórek nie nakładają się one na te rzeczy jakby dodatkowe typu, nie wiem, kilo w plecak, lotnia więc to jakby trochę psuje, aczkolwiek jakby ja nigdy z tym nie miałem powiedzmy problemu zawsze i tak sobie odblokowywałem były fajne i te też mi się podobają, więc na pewno je będę odblokowywać teraz zmiana dla osób grających w trybie zbudowaniem w aktualizacji 24.10 do ustawień mysz i klawiatura dodano ustawienia czułość w trybie budowy i czułość w trybie edycji. Z tymi nowymi ustawieniami możecie modyfikować czułość podczas budowania lub edytowania budowli, wybierając preferowaną szybkość. Eee, gracze, którzy grali, którzy grają na konsolach, eee, Gracze, którzy grają na konsolach, eee, już te opcje mieli bardzo dawno. Że po prostu mogli sobie osobno zmienić właśnie czułość w trybie budowy i trybie edycji i ta czułość właśnie nie wpływała na czułość na przykład rozglądania się takiego normalnego. I teraz gracze na komputerze też taką możliwość będą mieli. I to też może ułatwić, bo do tej pory wiadomo, trzeba było jakby tą czułość właśnie myszki ustawić w taki sposób, żeby była ona. Na tyle szybka, żeby można było się y, odpowiednio szybko obracać i na przykład strzelać z biodra, ale też y, na tyle szybka, żeby móc robić, y, właśnie szybko budować i edytować. Teraz y, jest to rozdzielone, więc na pewno ułatwi to ustawienie właśnie odpowiednich y, czułości do, i do jednego, i do drugiego różne aktualizacje. Poprawiono promień skrętu motocykla Rogue przy większych prędkościach, czyli chyba po prostu lepiej się nim teraz skręca. I uwaga, wprowadziliśmy modyfikację w celu ograniczenia zużycia energii na konsolach PlayStation i Xbox. W czasie braku aktywności liczba klatek w lobby spada do 30 klatek na sekundę, ale powraca do 60, gdy tylko użyjecie kontrolera lub dołączycie do meczu. No taka Mała zmiana, no ale zmiana. E, uwagi do trybów turniejowych, czyli uwagi dla... Y, ...spoceńców. Kurczaki i jaja z wybuchu wiosny, a także wyrzutnia jaj i rozszerzenie rzeczywistości wiosenne wysyp nie są dostępne w trybach rankingowych. Wiadomo czemu. W tym tygodniu rozpoczynają się turnieje Zero Build Cup, Duo Cash Cup i Victory Cup. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Ja tak z tym nie szalo poprawki poważnych błędów naprawiono błąd przez który gracze byli proszeni o zainstalowanie ratowania świata nawet jeśli już zainstalowali, zainstalowali tę kampanię naprawiono błąd przez który gracz używający cięcia z odrzuceniem klingi kinetycznej nie otrzymywał obrażeń od upadku uwaga atak zrywem nadal zapobiega obrażeniom od upadku Czyli y, dasz was ratuje przed upadkiem, ale y, te cięcie już nie. Z jakiegoś powodu chroniło was przez błąd, ale już ten błąd naprawiono, więc y, no musicie na to uważać, żeby, że jeżeli będziecie spadać jest wysoka, to żeby używać dasza, a nie cięcia. Naprawiono problem, który ograniczał niektóre urządzenia mobilne do 60 klat na sekundę, mimo że dostępne było 90 klatek na sekundę. Przecież interakcji z szyną do grindu nie reaguje już z opóźnieniem na urządzeniach mobilnych. I naprawiono błąd, który wymusił wyłączenie Tyrolek na królewskiej imprezie. Tyrolki zostaje ponownie włączone na królewskiej imprezie. Czyli na y, zmiana dla trybu, który w sumie nie wiadomo jeszcze po co jest. i to tyle z takich innych rzeczy to yy, w, tak jakby w trakcie yy, no jakiś czas temu wystartował już yy, UEFN czyli tryb kreatywny 2.0 wiadomo było tam yy, cała masa jakichś kontrowersji yy, są już yy, dostępne dwie mapy yy, no rozdział pierwszego. Tak, ich odbudowane, można na to grać. Oczywiście są one stale ulepszane, gdyż nie mogły one wyjść w takiej formie, jak było zakładane, przez liczne problemy, głównie przez problem z pamięcią, która była za mała. Wiemy, że w trybie tym nie można robić niczego, co podchodzi pod prawa autorskie. Nie można, nie macie się co cieszyć, że kiedykolwiek powstaną rekreacje mapy rozdziału drugiego i trzeciego, gdyż te zostały zablokowane. No, ogólnie jest, było śmiesznie. Dodatkowo w tej aktualizacji twórcy dodali taki specjalny licznik. Mianowicie. Możecie teraz podejrzeć, ile osób ogólnie gra w danym trybie. I też wyszły niezłe jaja, bo nagle się okazało, że Fortnite nie umiera. Wow, szok. Niedowierzanie. Fortnite nie umiera. Eee, dla członków ekipy eee, za niedługo otrzymają tą skórkę, czyli Triarchanox. Znieca chaos w kwietniowej ekipacji Fortnite, czyli. Ten dziwny NPC, którego mogliście spotkać na pewno na wyspie, który e, tak to też e, było. O, że teraz to wy możecie dopilnować, bo nikt nie zbliżył się do tego terminalu. No, bo on miał właśnie taki tekst. E, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy. Nie wiem, próbuję sobie teraz wszystko przypomnieć, e, trochę nadrobić. E, no, i chyba tyle, wiadomo. W aktualizacji wyszły jeszcze też zadania syndykatu, ale to tak jak pisałem, no pojawią się one, tak jakby poradnik do nich zrobię, pojawi się trochę później. Jak tylko będę w stanie go zrobić. No, niestety, czas jest cenną jednostką, a ostatnio brakuje go bardzo. Więc doceniajcie czas, który macie. Bo może wam go zabraknąć. I to chyba tyle. Tak. No mówię tak na szybko próbuję sobie wszystko przypomnieć. Ale to jest chyba. Wszystko. No, jakby mi się tam coś jeszcze przypomniało, to może gdzieś dodam. Wrzucę, ale na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie, tak, jakąś łapkę, subskrypcję i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.